pluszaki, rozrabiaki. Poskromienie złośnika. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Łatek, ty kundlu, ochlapałeś mnie! Nie wolno się bić. Ani obrażać. Ale on mnie popchnął. A on mnie ochlapał. Ale to ty zacząłeś? Nieprawda, to ty! A właśnie, że ty, ho! Ty! Stoicie w basenie, a kłócicie się o chlapanie? Czy to nie jest nieco dziwne? Oj, dajcie spokój. Chlapanie jest przecież fajne. Tak. I przynajmniej nie boli. Właśnie nie boli. I pomoże rozładować złość. Jak już macie walczyć, walczcie tak, żeby nikogo uderzenie nie bolało. Mam pomysł na walkę na chlapanie. Tylko musimy znaleźć balony. No i jak? Ochłonęliście? Prawda, że lepiej walczyć bez użycia przemocy? W tym przypadku tak, ale co zrobić, kiedy się tak strasznie zdenerwuje, że aż się kolce na głowie jeżą i pięści zaciskają, że nie ma przebacz? Jeśli wtedy kogoś uderzysz, wcale nie poczujesz się lepiej. To nie jest rozwiązanie. Ja znam dobre rozwiązanie. Jak się zdenerwuję, to liczę sobie wtedy powoli do 10 i wolniutko oddycham. Prawidłowy oddech to skarb. No ale jak tu powoli oddychać, kiedy chce się kogoś rozerwać na strzępy? Prawidłowo oddychać można nauczyć się tylko nurkując. Za mną w poszukiwaniu skarbu z głębi morskich. Ależ jestem zrelaksowany. Nie denerwuje mnie już nic a nic. Wiesz co, Łatku? Rzeczywiście nie było powodu do kłótni. Przepraszam, że cię popchnąłem. He? No co jest? No, pogódźcie się. Ale... bo on mnie nazwał kundlem. Nigdy mu nie wybaczę. Ale ja tylko tak... ja nie chciałem. Chciałeś. Nie bierz tego tak do siebie. Ten, kto cię wyzywa, chce cię sprowokować i zarazić swoją złością. Jeśli na to pozwolisz, to i twój humor się popsuje. A jeśli nie, złość wróci do tej osoby i ona w końcu przestanie ci dokuczać. No. Kiedyś dziadek powiedział, że dobro zawsze wraca. Może tak samo jest ze złośliwością? Wraca jak bumerang do tego, kto je wysyła. Tak, ale tylko jeśli się przed nim ochronisz. Pokażę wam jak, tylko znajdźmy parasol. Aha, udało mi się! Nikomu nie wolno nazywać mnie kundlem, bo pożałuję. To teraz już się pogodzicie? Trudno jest się pogodzić, kiedy posprzeczamy się z kimś na poważnie. Dlatego lepiej obrócić wszystko w dobry żart i wyobrazić sobie coś śmiesznego. Ciekawe co? Na przykład ty
tego kogoś z uszami spaniela? Nie mogę, ale śmieszne! Nie tego kogoś, lecz siebie. He? No mi w uszach spaniela nie do twarzy jest, raczej. Wiem, nie jest łatwo śmiać się z samego siebie, ale to działa. Przekonacie się sami, tylko znajdźmy lustro. Rzeczywiście to głupio tak się obrażać na śmierć i życie. Muszę przyznać, że niełatwo jest znaleźć w sobie coś zabawnego, ale jak już się znajdzie... To cała złość mija. Przepraszam, że cię ochlapałem. Zgoda? A ja przepraszam, że cię wyzywałem. Zgoda! Ha, 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 ha